Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Prawdopodobnie za tydzień, może trochę później, zobaczymy nowe iPhony. Mija prawie rok od tego, jak korzystam z iPhone 11 Pro Max. Jak ma się bateria w porównaniu do iPhone'a 10S Max, z którego też korzystałem równo rok? Zapraszam do podsumowania tego roku. I zacznijmy sobie trochę tak jak w recenzji, czyli jak zniósł iPhone 11 Pro Max upływ czasu, jeżeli chodzi o samą obudowę. I tak jak mówiłem wielokrotnie w innych filmach, jest to pierwszy iPhone, który w historii, w ogóle chyba pierwszy telefon w historii, który mi na dworze upadł. Może nawet nie na jakiś chodnik, tylko na kamienie, niestety. I muszę powiedzieć, że no byłem przerażony, wydawało mi się, że będzie cały potłuczony, ale tylko w narożniku gdzieś tam został wyszczerbiony kawałek. Natomiast nie na tyle, żeby stracił wodoodporność, bo zdarzyło mi się zapomnieć o tym, włożyłem iPhone'a do wody i nic się z nim nie stało. Więc ogólnie muszę powiedzieć, że naprawdę iPhone 11 Pro Max bardzo dobrze wytrzymał ten rok. Jeżeli chodzi o tył, nie miał ani jednej ryski, w sensie nie korzystam z żadnego pokrowca ani razu, telefon wielokrotnie był i w torbie, i w kieszeni, zdarzyło mi się go wrzucić z kluczami i naprawdę tu jest bardzo dobrze. Są jakieś mikroryski, jeżeli chodzi o obiektywy, na to zwracam uwagę, ale one nie wpływają w żaden sposób na robione zdjęcia, o tym powiem sobie za chwilę. No natomiast to, z czego na pewno nie mogę być dumny, to przód telefonu. Mój ekran niestety jest pokryty masą naprawdę pokaźną mikrorysek, nic takiego, co by było bardzo widoczne, ale rzeczywiście no, brak jakiejkolwiek folii czy szkła powoduje, że ten ekran jest niestety, no może nie w idealnej kondycji, tak bym to ujął. Nie ma tutaj nic głębokiego, takiego, co widać na pierwszy rzut oka, ale pod słońce czy też pod światło na pewno to zobaczycie tutaj również na przebitkach. Co do ramki, ramka widać, że jest w niektórych miejscach gdzieś tam troszkę przytarta, to gdzieś po prostu uderzyłem chociażby chodząc po domu gdzieś o jakąś ścianę, gdzieś zahaczyłem o jakąś poręcz, więc kilka jakichś małych rysek jest, ale wydaje mi się, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Zastanawiam się mocno nad tym, że niestety w porcie Lightning widzę bardzo dużo jakichś takich zanieczyszczeń. Zdarza mi się niestety, że w momencie, kiedy podłączam jakiś kabel, nie chcę za pierwszym razem to zaskoczyć. Podejrzewam, że kwestia wyczyszczenia tego i będzie wszystko w porządku. I teraz przejdźmy sobie do baterii. I tu musicie wiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich, iPhone 11 Pro Max, to jest mój prywatny telefon, gdzie leży mój prywatny numer. I tak samo było w poprzednim roku, czyli tam był numer w iPhone 10S Max. I zwracam uwagę, że to nie jest mój jedyny telefon, który noszę ze sobą cały czas. Zawsze mam ze sobą drugi telefon, który jest testowy na Androidzie, w chwili obecnej w Galaxy Foldzie, który się ładuje. Natomiast to nie jest tak, że ja tak mocno eksploatuję iPhone'a jak wy na pewno, jeżeli macie tylko jedno urządzenie. Już pomijam, że mam też iPada, z którego korzystam bardzo intensywnie, ale większość czasu w ciągu dnia korzystam jednak z urządzeń z Androidem, żeby je po prostu rozładować, więc mój scenariusz jest taki najbardziej optymistyczny, w sensie ten telefon naprawdę nie był aż tak bardzo mocno użytkowany, jak ktoś by miał po prostu tylko jeden telefon. I w iPhone 10S Max byłem bardzo zadowolony z baterii, zresztą w iPhone 11 Pro Max również jestem, chociaż widzę, że jest troszkę gorzej. Natomiast zwracam uwagę, że w iPhone 10S Max po roku miałem 100% kondycji baterii, w sensie jakby w ogóle się nie zużyła ta bateria. Natomiast w iPhone 11 Pro Max mam 95%. I wydaje mi się, że jestem w stanie no prawie ze 100% pewnością stwierdzić, dlaczego tak się stało. iPhone 10S Max, przez to, że miał też wolniejsze ładowanie wbudowane i nie miałem tych szybkich ładowarek wtedy aż tak dużo, tylko bardziej miałem to porozstawiane tak, że korzystałem tylko z indukcyjnego albo miałem bardzo wolne ładowarki, z których korzystałem w nocy, żeby naładować iPhone'a. W iPhone 11 Pro Max jednak bardzo często korzystałem z szybkich ładowarek i wydaje mi się, że to jest przyczyna tego, że bateria dużo szybciej po prostu się degraduje. Więc jeżeli też macie taką możliwość ładowania szybkiego, to zostawiałbym sobie to rzeczywiście na momenty, kiedy faktycznie tego potrzebujecie. Jeżeli nie potrzebujecie, wolne ładowanie indukcyjne albo wolna ta oryginalna ładowarka z pudełka, myślę, że w zupełności wystarczy, chociażby z jakiegoś poprzedniego iPhone'a. Więc zwracam na to uwagę, że ta bateria gorzej tu wpada, ale zresztą tak samo jak w iPhone 10S Max, tak samo tutaj od WWDC, czyli od czerwca mam betę kolejnego iOS-a, czyli tam miałem 13, tu mam 14 właśnie od czerwca. I widać, że ta bateria trochę gorzej trzyma, ale nadal uważam, że jest bardzo dobra, w sensie wystarcza na jeden taki bardzo intensywny dzień. Nie miałem nigdy takiego scenariusza, żeby telefon miał mi się rozładować.
Chociaż zwracam uwagę też, że no rzadko zdarza się, żebym wychodził tylko z jednym telefonem, żebym miał tylko iPhone'a przy sobie. Na ogół mam też drugi smartfon z Androidem. Teraz kwestia głośników i wyświetlacza. Oczywiście no ten notch mi się już opatrzył, widziałem go wielokrotnie przez ostatnie lata i teraz też. Ale tak jak mówiłem chociażby w Galaxy Foldzie, że ta kryza jest też widoczna, wydaje mi się, że to jest ten sam poziom, powiedzmy, jakby takiej percepcji i incepcji wręcz, że po prostu widzimy tego notcha, ale jak korzystamy z urządzenia na co dzień, to po prostu o tym zapominamy. Myślę, że tak samo jest tutaj. Sam ekran jest świetny, jeżeli chodzi o jasność minimalną, maksymalną, kąty widzenia, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, bardzo dużo filmów na nim również oglądam, nie mam z tym żadnych problemów i uważam, że ten ekran w zupełności wystarczający. Ciężko by było do czegokolwiek się tutaj przyczepić. Głośniki są rewelacyjne, świetne, to jest moim zdaniem jeden z najmocniejszych punktów ogólnie iPhone'ów, szczególnie tych dużych, gdzie te głośniki są jeszcze trochę większe. Tutaj jestem mega zadowolony i praktycznie żaden z tych smartfonów, no poza ROGiem 3, którego testowałem kilka miesięcy temu, nie był w stanie pobić głośników iPhone'a 11 Pro Max do dzisiaj, poza właśnie tym ROGfonem. No i teraz aparat. Aparat uważam na przestrzeni tego roku, uważam, że jest w zupełności wystarczający i jest największą, oprócz tych głośników, zaletą tego telefonu, ale też niestety software'owo jest też jego wadą. Wielokrotnie zdarzało mi się i to na oficjalnym softie, ale również na becie tego iOS 14, że po pierwsze, aparat czasami chciał się uruchomić, czasami był po prostu czarny ekran, było trzeba go wyłączyć, ubić jako aplikację i odpalić jeszcze raz. A druga rzecz, że niestety jak odpalamy sobie aparat, on niestety jest na tyle zasobożerny, że bardzo często aplikacje, które są w tle, ubija. I wręcz bym powiedział, że zdarza się to niestety notorycznie, jak mam odpalaną nawigację, albo grę, albo jeszcze jakiś sklep, gdzie mam coś tam powiedzmy w koszyku, albo jakąś stronę, gdzie mam wypełniony do połowy formularz i nagle chcę zrobić zdjęcie i zapewne gdzieś tam w tle działa oczywiście Deep Fusion i tak dalej, nagle przechodzę i ta strona nam się odświeża, albo gra nam się uruchamia ponownie. Niestety wydaje mi się, że to jest duży problem związany po prostu z niezbyt dużą ilością pamięci RAM w obecnych iPhone'ach i to jest ta rzecz, do której bym się przyczepił. To jest jakby w stylu Apple takim, że to powinno wszystko tak super działać i nie być problemowe, to niestety przez te wszystkie miesiące, przez te 12 miesięcy, niestety wydaje mi się, że tego nie poprawili i nadal jest to spory problem, który po prostu bardzo często mnie dotyka. Więc podsumowując, czy po roku mogę powiedzieć, że iPhone 11 Pro Max jest dobrym smartfonem? Z punktu widzenia smartfona, który ma być taki do korzystania i ma wykonać swoją robotę, poza tą rzeczą, o której mówiłem przed chwilą z aparatem, jak najbardziej. W sensie nie zawiódł mnie ani razu, nie zdarzyło mi się, żebym się zrestartował, żebym się wyłączył, żeby był zbyt gorący, żeby było zbyt zimno. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet na tych betach iOS 14 teraz jest naprawdę bardzo dobrze i smartfon radzi sobie wyśmienicie. Również z wszystkimi zadaniami, więc i mogę spokojnie opublikować stąd film, zrobić jakąś miniaturkę, wyeksportować jakieś MP3, jak zapomniałem, powiedzmy do Q&A. Te wszystkie rzeczy jestem w stanie tutaj zrobić i myślę, że naprawdę radzi sobie telefon cały czas bardzo, bardzo dobrze. Pod tym względem zastrzeżeń nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o taki telefon z punktu widzenia wszystkich innych smartfonów, które się pojawiły na rynku na przestrzeni tego roku, no jakby rewolucyjny to on na pewno nie jest, w sensie jeżeli chodzi o design, chociaż z tyłu, pomimo tego, że wiele osób się śmiało, ja też się śmiałem gdzieś tam powiedzmy z ułożenia tych aparatów, ogólnie muszę powiedzieć, że chyba wygląda to najlepiej z tego całego zestawienia, które się pojawiło na przestrzeni ostatniego roku, mówię o Pixelu 4, o tych nowych Note'ach. Najmniej chyba to wygląda tak po prostu szpetnie, chociaż oczywiście też jakoś pięknie, nie? Ale ogólnie muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z telefonu i nie żałuję, że wziąłem oczywiście wersję Max, ale to jest kwestia tego, czy ktoś lubi duże czy małe smartfony. Zapytacie zapewne, czy będę brał kolejnego iPhone'a, na pewno tak, na pewno tą największą wersję, która będzie dostępna i jak zawsze z najmniejszą pojemnością pamięci wewnętrznej. Już tłumaczyłem to wielokrotnie dlaczego. 64 GB w zupełności mi wystarczą w momencie, kiedy ja mam 2 TB chmurę iClouda i wszystkie zdjęcia i tak zostawiam sobie bezpośrednio w chmurze. Miałem 10S Maxa 256 i tam jak włączyłem sobie, żeby przechowywać oryginały zdjęć bezpośrednio na telefonie, to one i tak się nie mieściły, bo miałem zdjęć za dużo, znaczy więcej niż te 250 giga, więc one i tak w całości nie były przechowywane, musiałem i tak włączyć optymalizację. Więc albo potrzebowałbym, nie wiem, 512 albo jeszcze coś większego, jeżeli by wyszło. Natomiast wydaje mi się, że jest to jednak przerost form nad treścią i 64 GB w zupełności wystarczą, jeżeli mamy włączoną optymalizację tych wszystkich usług, które można po prostu w ten sposób skonfigurować.
Więc to tyle z mojej strony. Na pewno te produkty, które pojawią się 15 września, część z nich pewno sobie zakupię, żeby mieć po prostu możliwość przetestowania i pokażę Wam je na kanale. Dajcie znać, co w pierwszej kolejności byście chcieli zobaczyć. Dajcie znać, jak Wasze iPhony, jak u Was kondycja baterii. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.